Panie i panowie, mamy to. W końcu dobry polski film rozrywkowy, w końcu dobra polska komedia. Od dawna nie bawiłem się tak dobrze na polskim filmie, jak w ostatni weekend na Niebezpiecznych Dżentelmenach i biorąc pod uwagę żywiołowe reakcje pozostałych osób siedzących ze mną na sali, nie byłem jedyny. Jeśli wpadacie na ten kanał regularnie, to znacie mnie i wiecie, że mam słabość do polskiego kina. Dość często staram się podejmować tematy związane z naszą rodzimą kinematografią. Nie oznacza to jednak, że jestem wobec polskiego kina bezkrytyczny. Doceniam filmy, które wybijają się ponad przeciętność, ale potrafię też wytknąć braki produkcjom, które świadomie się do tej przeciętności ograniczają. No i już po samym zwiastunie można o Niebezpiecznych Dżentelmenach powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że jest to produkcja przeciętna. Od razu zaznaczam, że ten film nie spodoba się każdemu. Wydaje mi się, że to może być trochę kwestia nastawienia. Jeśli ktoś spodziewa się, że Niebezpieczni Dżentelmeni to film historyczny, na który będą chodzić szkoły, produkcja, która pozwoli nam lepiej poznać sylwetki naszych polskich wieszczów okresu Młodej Polski, to muszę go rozczarować. Kontekst realiów 1914 roku służy tu do opowiedzenia pewnej historii, ale nie powoływałbym się na ten film w wypracowaniach. Zresztą na samym jego początku twórcy wyraźnie zaznaczają, że taka historia mogła się zdarzyć, ale raczej się nie wydarzyła. Jednak jeśli ktoś spodziewa się po prostu dobrej rozrywki w otoczce nietypowych realiów historycznych, to ta produkcja powinna mu się spodobać. O czym ten film w ogóle opowiada? Mamy tu do czynienia trochę z podobnym konceptem do tego, który mieliśmy w Cats Vegas. I wiem, że Cats Vegas w naszych polskich realiach budzi absolutnie fatalne skojarzenia, ale nie martwcie się, ta produkcja nie ma nic wspólnego z Cats Vava. Po pierwsze, jak już wspomniałem, film osadzony jest w 1914 roku. Miejscem akcji jest Zakopane, a bohaterów poznajemy po dość intensywnej, całonocnej imprezie, która odbyła się w domu Witkacego. Następnego dnia wszyscy oczywiście mają potężnego kaca i nie pamiętają wydarzeń z poprzedniej nocy, a jakby tego było mało, w mieszkaniu znajdują zwłoki. Zanim zdążą się zastanowić, co z tym fantem począć, Witkacy odkrywa, że został okradziony, a do drzwi zaczyna dobijać się żandarm. I to jest punkt wyjścia, od którego zaczyna się cały film, a z czasem robi się jeszcze ciekawiej. Czy to przy okazji udana komedia? Moim zdaniem jak najbardziej tak. Jestem świadomy, że humor to kwestia niezwykle subiektywna. Różnym ludziom podobają się różne żarty, a te użyte w trailerze niekoniecznie musiały przekonać wszystkich. I faktycznie w filmie jedne żarty siadają bardziej, a inne mniej. Całościowo uważam jednak, że humor tego filmu jest spójny. Mamy tu do czynienia trochę z komedią pomyłek, ale nie zabraknie też czegoś dla fanów absurdu. Twórcy nie boją się kontrowersji, a humor doskonale uzupełnia całą tą intrygę, w wyniku czego dostajemy film, który momentami jest naprawdę błyskotliwy i zdecydowanie wyróżnia się na tle innych rodzimych produkcji. Śledzenie, jak bohaterowie krok po kroku dowiadują się coraz więcej na temat wydarzeń z poprzedniej nocy, daje naprawdę ogromną satysfakcję. Ciekawa jest cała otoczka tego filmu, osadzenie go w takich, a nie innych realiach historycznych i wykorzystanie tych konkretnych postaci. Mamy tu bowiem do czynienia z członkami młodopolskiej elity intelektualnej, artystą Stanisławem Witkacem Witkiewiczem, w którego wciela się Marcin Dorociński, lekarzem Tadeuszem Żeleńskim, którego gra Tomasz Kot, antropologiem Bolesławem Malinowskim, w tej roli Wojciech Mecwaldowski, i pisarzem Józefem Konradem, którego zagrał Andrzej Seweryn. A to tylko główne role. Tych postaci, które można kojarzyć, jest w tym filmie znacznie więcej, ale nie będę wam zdradzał, kto jeszcze się tu pojawi, bo całkiem przyjemnie odkrywać to stopniowo w trakcie trwania filmu. Jak spisali się aktorzy? Naprawdę dobrze, choć potrzebowałem chwili, żeby przekonać się do tej konwencji. Bardzo widoczne jest, jak dobrze bawili się, wcielając się w te role. I to dotyczy zarówno aktorów pierwszoplanowych, jak i drugoplanowych. Na drugim planie w roli Zbira błyszczy Łukasz Simlat i widać, jak wielką radochę ma z grania tej postaci, ale najbardziej zapadł mi w pamięć występ Sebastiana Stankiewicza, który jest naprawdę świetny w roli komendanta żandarmerii, zwłaszcza kiedy jest zestawiony w duecie z Tomaszem Kotem. Jeśli chodzi o pierwszy plan, to najmniej do zagrania miał Wojciech Mecwaldowski. Bronisław Malinowski służy w tym filmie bardziej za comic relief, który sporadycznie powstrzymuje zapędy Witkacego. I to w sumie nie dziwi, bo zapewne to właśnie ta postać jest tą najmniej znaną spośród tytułowych dżentelmenów. Nie oznacza to jednak, że Mecwaldowski odstaje od swoich kolegów z planu. Najbardziej zachwycił mnie w tym filmie chyba Józef Konrad w wykonaniu Andrzeja Seweryna. Ta postać z pozoru wydaje się niepozornym starszym panem, ale naprawdę potrafi zaskoczyć. No i cieszę się, że Marcin Dorociński po raz kolejny potwierdził swój talent komediowy. To aktor kojarzony raczej z dramatów, a tutaj w komedii w roli Witkacego jest jednym z najmocniejszych punktów tej produkcji. Świetnie spisał się też Tomasz Kot, który jest swoistym narratorem całego tego filmu i jego centralną postacią. Bo to przede wszystkim o przemianie Żeleńskiego w boja jest cały ten film. Kot miał na swoich barkach naprawdę trudne zadanie, ale podołał mu. Co w sumie było do przewidzenia, bo to naprawdę znakomity aktor. Zresztą rozterki, które przeżywa w tym filmie Tadeusz Boj-Żeleński, grany przez Tomasza Kota, nie zostały wzięte z kapelusza.
Narzekanie Żeleńskiego na polską służbę zdrowia, tak boleśnie aktualne, nie wynika z rzeczy zaobserwowanych przez reżysera z perspektywy pacjenta. To najprawdopodobniej jego własne przemyślenia, bo reżyser tego filmu, Maciej Kawalski, jest z wykształcenia lekarzem. I gdybym wiedział o tym w trakcie oglądania filmu, to chyba jeszcze bardziej doceniłbym, jak napisana została postać grana przez Tomasza Kota, ale nie chcę przypadkiem powiedzieć za dużo. To jest w ogóle coś niesamowitego. Gość ma tytuł doktora, przez ładnych parę lat studiował medycynę, po jakimś czasie stwierdził, że to chyba jednak nie to i zaczął równolegle studiować na filmówce. Ukończył reżyserię i w swoim fabularnym debiucie zrobił coś takiego. Z wywiadu, którego udzielił dla Onetu, przebija się jego podejście do robienia filmów. Uwielbiam kino gatunkowe, nieprzewidywalne, bawiące się rzeczywistością. W świecie realnym otacza nas taka ilość cierpienia i smutku, że nie potrzebuję tego w kinie. Wolę się realnie zaangażować w pomoc ludziom, a w filmach szukam balansu i odskoczni. Stąd tworząc ten film, zależało mi, żeby była to propozycja gatunkowa, śmieszna, awanturnicza, żeby widz w kinie mógł odpocząć i wyjść w pewien sposób naładowanym. I tę postawę w tym filmie naprawdę widać. Uważam, że Kawalskiemu udało się osiągnąć zamierzony cel, co z pewnością wymagało ogromnego nakładu pracy. Mimo że historia przedstawiona w filmie jest fikcyjna, to reżyser, a zarazem twórca scenariusza, naprawdę przyłożył się, żeby miała jak najwięcej wspólnego z rzeczywistością. Wczytywał się w dzienniki pisane przez występujących w jego filmie bohaterów i na ich podstawie spróbował odtworzyć relacje między nimi. Jednak nawet najlepszy scenariusz nie mógłby dobrze wybrzmieć, gdyby świat w filmie nie był przedstawiony w sposób wiarygodny. I w tym miejscu ogromne gratulacje należą się pionowi scenograficznemu, który wykonał naprawdę kawał dobrej roboty. Zresztą nie po raz pierwszy, bo Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński udowodnili, że wiedzą, co robią już przy okazji Zimnej Wojny czy filmu Młyn i Krzyż. Opowiadając o tym filmie, nie mógłbym pominąć niesamowitej roboty, którą wykonał Paweł Dyllus, który jest autorem zdjęć. On, w odróżnieniu od reżysera, nie jest debiutantem, ma na swoim koncie już kilka udanych projektów, jak choćby Chce się żyć albo Jestem mordercą, przy których współpracował z Maciejem Pieprzycą. I uważam, że ten projekt też może zaliczyć do udanych, zwłaszcza, że jest tutaj kilka naprawdę nieszablonowych rozwiązań realizacyjnych, a nagranie niektórych scen musiało być niemałym wyzwaniem. Bardzo dużo się tu też wygrywa montażem, zwłaszcza pod kątem aspektów humorystycznych. W zasadzie trudno mi wskazać w tym filmie element, który by nie domagał. Nie jest to produkcja pozbawiona wad, ale są to raczej małe niedociągnięcia. Bawiłem się w trakcie seansu na tyle dobrze, że nic nie zwróciło mojej uwagi. I najwyraźniej nie byłem jedyny. Wspomniałem już o pozostałych osobach siedzących ze mną na sali kinowej, ale film Kawalskiego zdobył też nagrodę publiczności na warszawskim festiwalu filmowym, a to już o czymś świadczy. Twórcy podjęli się opowiedzenia niestandardowej historii w ciekawych realiach historycznych i to samo w sobie jest rzeczą, którą naprawdę należy docenić. No bo wszyscy wiemy, jak zazwyczaj wyglądają polskie produkcje historyczne. Zwłaszcza te z ostatnich lat. Gigantyczne jak na polskie warunki budżety i ogromny rozmach produkcji nie gwarantuje sukcesu. W sumie wręcz przeciwnie. Zazwyczaj kończy się to gigantyczną wtopą, o czym zresztą miałem okazję już wspomnieć przy okazji jednego z moich poprzednich materiałów. Te bardziej kameralne dzieła reprezentują znacznie wyższy poziom, ale nie trafiają do masowej widowni. Zapewne dlatego, że zazwyczaj są to filmy obyczajowe i dramaty, a takie produkcje dużo trudniej sprzedać większej publice niż komedie i filmy akcji. Nie ma we współczesnej polskiej kinematografii zbyt wielu udanych prób stworzenia kina rozrywkowego osadzonego w innych realiach niż współczesne. Jeśli już twórcy postanawiają osadzić swoją opowieść w innych realiach, to zazwyczaj wybierają okres komuny. I oczywiście nie ma w tym nic złego, ale polska historia oferuje tak wiele możliwości, że naprawdę szkoda się tak ograniczać. I strasznie cieszy mnie to, że z podobnego założenia wyszedł Maciej Kawalski, bo dzięki temu w końcu obejrzałem dobry polski film rozrywkowy, który jest zarazem filmem historycznym, jak i udaną komedią. I mam naprawdę ogromną nadzieję, że w jego ślady pójdą kolejni twórcy, a polskie kino stanie się dzięki temu bardziej różnorodne niż jest teraz. Polska kinematografia przeżywa teraz trudny czas. Coraz mniej ludzi chodzi do kin, a spośród nich tylko nieliczni decydują się na to, by wybrać polski film. Nawet produkcje Patryka Wegi, którego nazwisko przez długi czas było gwarantem sukcesu frekwencyjnego, przestały przyciągać widownię. Co w sumie było do przewidzenia, zważywszy na ich poziom. Takie filmy jak Niebezpieczni Dżentelmeni albo zeszłoroczny Najmro mają okazję to zmienić. Polskie kino potrzebuje teraz bardziej niż kiedykolwiek udanych produkcji rozrywkowych. Filmów, które będą skierowane do masowego widza, a zarazem nie będą robione na jedno kopyto, tak jak dziesiątki komedii romantycznych z ostatnich lat. Jednocześnie twórcy muszą sięgnąć po rozwiązania, których polskiemu widzowi nie będą w stanie dostarczyć filmy zagraniczne. I osadzanie akcji filmów gatunkowych w polskich realiach historycznych wydaje się w tym kontekście naprawdę nie najgorszym pomysłem. Zwłaszcza, że już kilku twórców pokazało, że da się to zrobić, tworząc jednocześnie naprawdę przyzwoite produkcje. Czego najświeższym przykładem są Niebezpieczni Dżentelmeni. Jeśli nie widzieliście tego filmu, to naprawdę wam go polecam. A jeśli widzieliście, to koniecznie napiszcie w komentarzach, co o nim myślicie. Czy podobał wam się tak bardzo jak mnie? A może uważacie, że to kompletny gniot? Odmykam dyskusję i do usłyszenia.